Cześć, dzień dobry. Witam Was dzień po zakończeniu Tour de France 2023, wygranego przez Jona Sawyne'a, powszechnie uznawanego za jeden z najlepszych wielkich turów ostatnich lat. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie oczywiście była Wielka Pętla przez ostatnie Trzy tygodnie. Zanim zacznę, to wielkie dzięki, wielkie dzięki za śledzenie moich podsumowań tutaj, czyli na YouTubie i na platformach podcastowych, za oglądanie shortów, które klikały się całkiem fajnie oraz za bardzo miłe przyjęcie podsumowań i zapowiedzi etapów na Facebooku. Jestem zaskoczony, że wciąż jest spore grono osób, które. Czytają rzeczy, a nie tylko słuchają i oglądają. No i oprócz tego w międzyczasie wrzucałem całkiem sporo Cycling Trivia, swoich, jak również repostowanych na Twitterze, pardon się od dzisiaj. Tak czy inaczej, mmm, przechodząc do Meritum, powiem to samo, co po zakończeniu Giro di Italia. Każdy wielki tour, ostatni dzień każdego wielkiego turu to rozpoczęcie nowej przygody, yy, bo za każdym razem, kiedy kończy się narracja trzytygodniowego wyścigu, otwiera się. Kolejna i tym razem zapowiada się ona niezmiernie ekscytująco, ponieważ w dniu zakończenia, zakończenia tego rocznego turu start w hiszpańskiej WLT zakończył Jonas Winegor. W związku z tym Vuelta zapowiada się rewelacyjnie z Eventpoolem, mocnym Ineosem, no i Rogliczem i Winegorem w jednym teamie Jumbo Visma Prawdopodobnie będzie miał na Welcie mocniejszą ekipę niż na Niż na Tour de France. I ta zapowiedź Winegora tak naprawdę odpowiada na jedno z pytań, które pojawiało się w trakcie tegorocznego Tour de France. To znaczy zastanawialiśmy się, dlaczego Winegor jedzie w jakiś, do pewnego stopnia to brzmi dziwnie, ale dlaczego Winegor do pewnego stopnia jedzie um, defensywnie. To znaczy dlaczego głównie odpowiada na ataki bogaczara. A sam rozstrzygnął ten wyścig tak naprawdę w czasie dwóch dni. Po pierwsze, w Pirenejach, w pierwszej fazie wyścigu na Mari Blan gdzie uzyskał wyraźną przewagę nad Pogaczarem i resztą stawki oraz podczas, podczas jazdy indywidualnej na czas, gdzie zdemolował wszystkich, zdemolował całą stawkę. Bo pamiętajmy, że ten etap z Koldela Los dzień później, gdzie oczywiście jego przewaga w generalce wzrosła wyraźnie i gdzie był znów wyraźnie mocniejszy od całej reszty stawki, nie jest... Nie, nie daje pełnego obrazu sytuacji ze względu na kryzys Tadeja Pogaczara. E, no bo Pogaczar, jak to Pogaczar przez większość tego Tour de France, ekstremalnie się szarpał. Był Pogaczarem. E, znamy go właśnie z, z wczesnych ataków, z chęci do e, przyspieszeń, z walki o bonifikaty. Na premiach bonusowych, na finiszach, z szukania sekund dzięki takiemu swojemu bardzo charakterystycznemu, bardzo mocnemu przyspieszeniu, i to właśnie Pogaczarz robił. Winegor podążał. Winegor podążał, chyba że był w 100% pewny swojej przewagi. Była ona przygotowana, wypracowana i wtedy zadawał bardzo brutalny cios. I takimi bardzo brutalnymi ciosami Winegor ten tur wygrał. Natomiast, realnie rzecz ujmując, to Pogaczar był tą siłą, która nadawała narrację i nadawała ton rywalizacji. Winegor był, nie można powiedzieć, że pasywny, ale Winegor był. Dużo spokojniejszy, i zakładam, zakładam, że to był jeden z przygotowanych scenariuszy, że Winegor będzie jechał dwa wielkie tury w tym roku. W związku z tym, o ile można powiedzieć, że przy takich wydatkach energetycznych w czasie całego wyścigu i przy tak ofensywnie jechanym wyścigu, jako całość, bo wszyscy kolarze byli bardzo skorzy do ofensywnego ścigania, taka jazda i szukanie szukanie przez winegora konserwowanie energii, szukanie kalorii, które może zaoszczędzić, ma bardzo duży sens. Nawet ten ostatni etap w wogezach, gdzie być może być może winegor mógł udowodnić swoją supremację. Wygrywając etap ze startu wspólnego w żółtej koszulce um, i finiszując jako pierwszy na, na Marksztajnie, w, w, w Marksztajnie, czyli atakując na przełęczy Platy wassel e, gdzie myślę, że mógł zgubić Gala no, i Pogaczara, tylko musiałby zrobić to wcześniej, on podążał. On podążał za Pogaczarem, podążał za Galem, e, próbował rozegrać finisz, ale no, na finiszach Pogaczar po prostu jest lepszy. E, to właśnie ten start we Wuelcie jest poniekąd odpowiedzią na pytanie dlaczego winnego jechał w taki a nie w inny sposób no bo wuelta jest niebawem i na wuelta trzeba będzie niemal tyle samo energii co na Tour de France. Bo wuelta jak to wuelta jest bardzo górzystym bardzo górzystym wyścigiem. Co do Pogaczara Zamknięcie drugiego Tour de France z rzędu, który pogaczar przegrywa, yy, otwiera serię pytań. Otwiera serię pytań dotyczących tego, co dalej z Tadejem Pogaczarem, Oczywiście musimy tutaj postawić gwiazdkę, tak przygotowania Tadeja Pogaczara do tegorocznego Tour de France były utrudnione przez kontuzję, poważną kontuzję, której dostał podczas liège bastogne jednak złamany nadgarstek uniemożliwiał mu, przynajmniej w pierwszych tygodniach po kampanii klasyków po kampanii klasyków właściwe trenowanie, on nie mógł jeździć na zewnątrz jeździł na trenerze, co więcej był też no, Niedościgany, nie czy nieościgany tuż przed Tour de France. Wszedł bezpośrednio z cyklu treningów. Ten wyścig i oczywiście pewnie zasymulował wszystko, co miało być zasymulowane, ale jednak to nie to samo. Nie było tego widać na początku tego rocznego Tour de France. Daliśmy się poniekąd um, nabrać czy zaskoczyć, kto wie, może sam Pogaczar również dał się nabrać, czy zaskoczyć, um, ponieważ spodziewaliśmy się, że Tegoroczny Tour de France zacznie się bardzo intensywnie przez charakterystykę trasy, przez te bardzo górzyste etapy w kraju Basków, które zachęcały do ofensywnego ścigania i Pogacar uderzył. Pogacar od początku był niezmiernie aktywny, ale właśnie kiedy zaczęły się większe góry, kiedy zaczął się wysiłek nie kilkuminutowy, tylko kilkunastominutowy na Marie Blanc, no Dostał łomot, dostał łomot od Winegora i to było pierwsze ostrzeżenie. Kolejnego dnia, na etapie z Turmale, kiedy kolarze Jumbo głównie, ale też wspomagani przez zawodników Emiratów, nadali absolutnie dzikie tempo na Turmale, pobili rekord wjazdu na Turmale. Rekord wjazdu należący do Zenonesku i Tonego Romingera w 1993 roku, co pokazuje, że potrzebowaliśmy 30 lat technologii, rozwoju, nauki, selekcji talentów, dietetyki, aerodynamiki i wszystkiego innego, aby zniwelować różnicę, jaką dawał powszechny doping we wczesnych latach 90. Przypomnijmy, w 1993 roku EPO w zawodowym peletonie było powszechne, było niewykrywalne, w związku z tym, w zasadzie było półlegalne. Tony Rominger był jednym z zawodników, który był pod opieką włoskich lekarzy, którzy forsowali i promowali używanie erytropoetyny. I większość wyników z połowy lat 90. była osiągana w sposób wspomagany, i musieliśmy doświadczyć 30 lat postępu, żeby tę różnicę nadgonić tutaj pojawia się oczywiście temat niezmiernie wysokiego performansu prezentowanego przez Winegora, ale nie tylko przez Winegora, całe pokolenie obecnych kolarzy jeździ ekstremalnie szybko. Natomiast to winegor i Pogaczar są ponad wszystkimi. Pogaczar właśnie zaliczył ten kolaps na Col de la Los. Czasówkę pojechał nieco słabiej, ale realnie czasówkę pojechał na poziomie swoim. To Vinegor był ponad wszystkimi, no i te dwa wysiłki na Marie Blanc i podczas czasówki te kilkunastominutowe sięgające 7 watów na kilogram lub troszkę więcej nawet, to są najlepsze wyniki w czasie takich tego typu wysiłków od właśnie Ery Epo. I tutaj kolejna gwiazdka. Tak jak żaden wynik jako taki nie oznacza stosowania dopingu, każdy wynik ponad normatywny budzi podejrzenia, natomiast nie jest równoznaczny ze stosowaniem dopingu, podobnie jak każdy wynik słabszy. Czyli na przykład wynik na poziomie 6W, czy 6,5W na kilogram, eee, czyli 5W na kilogram, na przykład mniejszy niż w nie oznacza, równie, równo, równo, nie, nie jest równoznacznym tego, e, że taki zawodnik jest czysty. <laughs> eee, mamy na to wystarczająco dużo dowodów z niedalekiej przeszłości, nie z dalekiej przeszłości, nie sprzed 30 lat, e, tylko sprzed lat kilku. Kiedy zawodnicy nie tak dobrze wpadają na dopingu, a mieliśmy dość przesłanek, by stwierdzać, że zawodnicy prezentujący bardzo wysoki poziom są tak czy inaczej czyści. To tylko na marginesie, ale tych spekulacji dotyczących performanceu Winegora było bardzo dużo. Myślę, że tak czy inaczej Winegora i Pogaczara należy brać razem. Choć, tak jak powiedziałem, przyszłość Pogaczara no jest. Jest pewna, bo jest gigantycznym talentem. Natomiast tak czy inaczej, ten zawodnik przegrał dwa Tour de France z rzędu. Najpierw wygrał dwa Tour de France z rzędu, teraz przegrał dwa Tour de France z rzędu. Należy pamiętać o tym, że on rozegrał poprzedni, ale również i ten sezon w sposób nietypowy w porównaniu do Jonasa Winnegora, który idzie bardzo klasycznym torem przygotowań jednak przez głównie przez wyścigi tygodniowe, przez stopniowe budowanie formy do szczytu w czasie Tour de France, Tadej Pogaczar przejechał całą kampanię wiosennych klasyków był w gazie od samego początku no i kurcze wygrał Flandrię, on mówił, że dla niego Flandria jest ważniejsza niż Tour de France, poniekąd Mógł mieć rację, no bo Tour de France już wygrywał, natomiast w połączeniu z tą jego eksplozywnością, w połączeniu z tą jego chęcią do ofensywnej jazdy, do ataków, być może po prostu takie ułożenie sezonu powoduje, że w kluczowych momentach brakuje mu energii. Nie wiemy w tym momencie, czy Tadej Pogacar jest w stanie nadążać za Jonasem Winegorem w kluczowych momentach yy, i jest w stanie podjeżdżać tak szybko. Być może Jonas Winnigor jest zawodnikiem, który w tym momencie jest po prostu najlepszym yy, góralem na świecie yy, i nikt nie ma do niego podejścia, nawet Tadej Pogaczar. Natomiast aby to porównać, obaj musieliby się zachowywać. I prowadzić sezon w podobny sposób, to znaczy, krótko mówiąc, bogaczar musiałby konserwować energię troszkę bardziej, tak jak robi to Winegor. czyli mniej skupiać się na klasykach, mniej szarpać, i wtedy być może w takim pojedynku jeden do jednego mm, gdzieś obaj panowie byliby w stanie zaprezentować taką samą moc. W związku z tym nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Pamiętajmy, że w Drużynie Emiratów jest kolejny młody talent, Huan Ayuso który no, prezentuje fenomenalne parametry fizjologiczne, więc nie wiadomo co drużyna Emiratów zdecyduje w przyszłym roku. Tutaj trzeba powiedzieć również o Adamie Ejcie. kiedy przeszedł do drużyny Emiratów trafił pod skrzydła tego samego trenera co Pogacza Riningo San Milana. Swoją drogą już polecałem Wam kilkukrotnie, ale jeżeli macie okazję i jakby Posługujecie się angielskim na tyle dobrze, żeby słuchać podcastów, to polecam Wam w zasadzie wszystkie podcasty z obecnością Inigo San Milana. Jest to trener, fizjolog, który bardzo ciekawie mówi właśnie o, zarówno o treningu, o fizjologii wysiłku, o znaczeniu. Jest bardzo dużym orędownikiem trenowania na niskich intensywnościach i jakby tłumaczy, tłumaczy wiele kwestii. Jest bardzo otwarty w kwestii też danych, chociaż, i tutaj kolejna uwaga, wypowiedział się na. Twitterze, ale jest Twitter się, że dane, które są estymacje, które są prezentowane przez estymacje, które są prezentowane przez kilku specjalistów z Twittera są zawyżone. Że dane mocy, o mocy, estymacje mocy na podjazdach są zawyżone. I on chciałby, aby wszystko było transparentne z drugiej strony, czyli dane o tętnie, o mocy. Ja bym tutaj dodał jeszcze publiczne ważenie podczas np. podpisywania listy startowej, choć takie publiczne ważenie w połączeniu z pełną transparentnością danych o mocy i o tętnie mogłoby dać rywalom, Podejrzenia o tym, czy dany zawodnik na przykład dobrze się zregenerował, czy nie. W każdym razie, San Milan, San Milan chciałby pewnej transparentności. No cóż, mogliby to zrobić, ale Jumbowizma tego nie zrobi również, w związku z tym na razie będziemy tylko operowali estymatami. Natomiast e, mamy zawodników, którzy są transparentni, to znaczy którzy na aplikacjach treningowych głównie na strawie, udostępniają swoje dane. Tutaj na, najlepszym góralem, który był w pełni transparentny, był Hans Johansen z Gunax, swoją drogą Jonax. Pojechało bardzo fajny, aktywny wyścig jako drużyna z dziką kartą i debiutująca w Tour de France, dużo lepsze niż ekipy francuskie z dziką kartą. W każdym razie, bazując na przykład na Tobiaszu Johannesenie, wygląda na to, że te tematy są bardzo bliskie realnym wartościom. W związku z tym faktycznie te moce kręcone przez Winegora i przez Pogaczara były ekstremalnie, ekstremalnie wysokie. Powiedziałem, że oni są ponad resztą. Adam Jates pojechał w wyścig życia jako częściowo pomocnik. Częściowo wolny strzelc, to było takie pół na pół. Ma upragnione podium Tour de France, pewnie w dużej mierze dzięki właśnie zmianie systemu treningowego i opiece San Milana. Warto powiedzieć, że no piękny wyścig pojechał Rafał Majka. Nie mówię tego ze względu na, na tak zwane polskie akcenty, że tutaj mamy Polaka, który był pomocnikiem, a równocześnie ugrał 14 miejsce w klasyfikacji generalnej. No bo polski akcent tutaj był ważniejszy na tym wyścigu i było to etapowe zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego. Natomiast Rafał Majka wygląda w tym roku jakby miał naprawdę sezon życia. Wygląda rewelacyjnie, jeździ pod górę świetnie. No, i był jednym z kluczowych pomocników Pogaczara. A propos polskich akcentów, oczywiście, jako rodzimi kibice zwracamy uwagę na naszych reprezentantów. Natomiast jazda Rafał Majki była powszechnie zauważona i stawia się Majkę w tym roku. No, prawie na równi z Sepem Kusem, prawie na równi, no bo jednak Sepp Kus był tym kluczowym pomocnikiem winegora, kluczowym pomocnikiem zwycięzcy. Był z nim dłużej i no i był do czasu swojej kraksy na ostatnim etapie. Był wyżej w klasyfikacji generalnej, walczył o szóste, być może nawet piąte miejsce. Zatem tych pomocników mamy wysoko, bo mamy, mamy Jejca, mamy Kusa, mamy Majkę. To pokazuje, jak mocne, były obie, jak mocne były obie drużyny zawodników z podium. Także tak to, tak to wygląda, ale znakomity wyścig pojechał Simon Yates. Oczywiście zaliczył kilka gorszych dni, kilka momentów dekoncentracji, podczas których tracił czas, ale pojechał znakomicie. Bardzo dobry wyścig, chociaż troszkę gasł w końcówce, ale bardzo dobry wyścig pojechał Carlos Rodriguez. Pamiętajmy, że on na żuplę no, nie to tracił do Winegora i Pogaczara, ale pamiętajmy, że oni tam Bili Rekord z Pantaniego w końcówce zaczęli się czarować. Co Carlos Rodriguez wykorzystał, dołączył do nich i. Poprawił im na zjeździe i wygrał, wygrał etap do Morzin. Rewelacyjny wynik tego zawodnika. Mówi się, że ma przejść do Mowistaru. Ciekawe, jeśli by to doszło do skutku, to ciekawe, czy tam nie zgaśnie. A propos Mowistaru, bardzo nieudany wyścig, no ale stracili swojego lidera, Enrika Massa. Szkoda, bo chciałbym zobaczyć, czy. Choć raz lub dwa byłby w stanie nawiązać swoim tempem jazdy do Pogaczara i Winegora, albo chociaż do Pogaczara, Pogaczara solo. No, ale taka kolej rzeczy. Tych faworytów, tak naprawdę, którzy wypadli z rywalizacji, nie mieliśmy aż tak wielu, no bo głównie. Głównie Mas i karapas. Ciekawym eksperymentem była jazda Toma Pitkoka. Pitkok dał radę mniej więcej przez pół tego turu, potem zaczął gasnąć, ale tak czy inaczej zebrał, zebrał ciekawe doświadczenie, poniżej oczekiwań swoich, być może Dawid Goody. Na koniec, jeszcze właśnie na zjeździe z małego balonu, się zdekoncentrował i upadł na ostatnim górskim etapie. W zeszłym roku chciał walczyć o podium, w tym roku to. Podium było bardzo, bardzo daleko. Mamy wreszcie wschodzącą gwiazdę Felixa Gala, austriaka z grupy AG2R, który ładnie pokazał się na Tour de Suisse. On też wciąż jest młody, a tutaj nie dość, że wygrał etap do Kurszevel prowadzący przez, przez Coldela Los. To jeszcze na tym, że Coldela Los zaliczył drugi wynik. Jeśli chodzi o czas podjazdu, i ten wynik był równy najlepszym rezultatom z 2020 roku, czyli Roglicza, Pogaczara, Miguel Angela, Alpeza Kusa, więc on tutaj pokazał naprawdę gigantyczny potencjał. No i w Wogezach również, również jechał tempem Pogaczara i Winegora. Oczywiście można mówić, co by było, gdyby. Pogaczar był w lepszej formie, a Winegor nie jechał aż tak konserwatywnie. Nieważne te moce na 20-minutowym wyścigu, wyraźnie powyżej 6 watów na kilogram, pokazują, pokazują że Felix Gal jest super talentem. W związku z tym, w kontekście pytań o to, co dalej, no to Felix Gal będzie pod bardzo, bardzo dużą presją. No i będziemy czekali, czy będzie w stanie. Nawiązać i udowodnić, że to było coś więcej niż tylko jedno, jednorazowy czy dwurazowy wyskok formy. Choć, tak jak mówiłem w zapowiedzi tego Tour de France, mamy grupę zawodników, którzy raz na jakiś czas nawiązują do tych ekstremalnych performansów winnego i Pugaczara. To daje nadzieję, że ta grupa będzie coraz większa i rywalizacja będzie coraz bardziej intensywna, choć. Trudno sobie wyobrazić, aby rywalizacja była bardziej intensywna. Ten Tour de France to trzeci najszybszy Tour de France w historii, mimo że jeden z najbardziej górzystych, jeśli nie najbardziej górzysty, tutaj dane są różne, ale to jest jeden z najbardziej. Górzystych, wielkich turów w ogóle bardziej górzysty niż oceniane często jako górzysty Giro di Italia. W związku z tym, trzecia średnia prędkość pokazuje, jak bardzo szybki był to wyścig. Niemal każdego dnia obserwowaliśmy ściganie od startu do mety takich etapów transferowych, gdzie peleton łapał troszkę oddechu, gdzie zarówno liderzy, jak i pomocnicy mogli złapać trochę świeżości, odzyskać nieco sił było bardzo niewiele, bardzo często liderzy klasyfikacji generalnej uczestniczyli w zawiązywaniu się ucieczek dnia, czy to celowo, czy to po prostu tak układała się walka, szedł pełen gaz od startu do mety. W związku z tym każdy, kto ukończył ten wyścig, no, myślę, że dla niego był to jeden z najcięższych wyścigów w karierze, tak intensywnych wyścigów, które dostarczałyby tak wiele emocji. Naprawdę oglądałem, oglądałem niewiele, choć z perspektywy lat, z perspektywy czasu no będzie on pamiętany jako wyścig przejechany wyjątkowo mądrze, wyjątkowo dobrze taktycznie przez ekipę Jumbo -Wizma. Nie będziemy pamiętali tych Dziwnych akcji Aerta, które trudno było zrozumieć, dyktowania tempa w momentach, w których no, było to zaskakujące. Z perspektywy wszystko zagrało perfekcyjnie. Etapy, które miały zostać rozegrane po ich myśli, dać im przewagę, dały im przewagę. Więc Vinegor, z perspektywy czasu, można powiedzieć, że Jonas Winegor ten wyścig zdominował, złamał Tadeja Pogaczara. Jest zwycięzcą, tak? Ma, ma dwa tury z rzędu. Wcześniej był, wcześniej pamiętajmy, wcześniej pamiętajmy, że był na podium. Jedzie w weltę, no i to on teraz jest postacią do pobicia. On, a nie Tadej Pogaczar. A propos postaci do pobicia, mamy jeszcze jedną, która została na koniec pobita, to znaczy Jasper Philipsen, e, zdecydowanie najmocniejszy sprinter e, w tegorocznym Tour de France, e, który jeździł bezkompromisowo, który się rozpychał, zarówno on, jak i rozprowadzający go Matthew Van który nie brał jeńców, e, który wygrał zieloną koszulkę która w tym roku była mniej zielona, bo Skoda zmieniła identyfikację wizualną na e, ciemniejszą. W związku z tym ta zielona koszulka faktycznie nie była tak widoczna jak za czasów Petera Sagana. Petera Sagana, który pojechał ten tur dość bezbarwnie. Ostatni tur nie zaakcentował swojej obecności, pożegnania z Tour de France, tak jak Thibaut Pinot, no, który robił co mógł, dwoił się, troił, a na etapie w Wogazach zrobił niezły show. Tak czy inaczej, za czasów Petera Sagana koszulka zielona była zdecydowanie bardziej zielona, niż w roku, kiedy Jasper Philipsen ją został. Peter Sagan zrobił to, co Peter Sagan E, mógłby zrobić to znaczy na mecie na polach elizejskich zapalił cygaro, e, natomiast Jasper Philipsen wygrał cztery etapy piątego nie wygrał, bo e, no już w końcówce zaczął popełniać błędy nie był aż tak dynamiczny e, no i ciekawa ciekawa wygrana Jordiego Mejsa z Bora Hansgrohe na polach elizejskich e, no, na tym jednym z najważniejszych fi finiszy w sezonie, bo takie super, super finisze w sezonie. Jeśli Mistrzostwa Świata nie są płaskie, to są dwa i to jest Roma na Mediolan Sanremo i to są właśnie Pola Elizejskie w Paryżu. W przyszłym roku na Polach Elizejskich finiszu nie będzie, ponieważ są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Tour de France będzie się kończył w Nicei, eee, prawdopodobnie na Promenadzie Anglików, czyli tam, gdzie jest finisz tam, gdzie jest finish Paryż-Nicea, a potem pola elizejskie mają przejść remont, więc te finisze na polach elizejskich będą już troszkę inne w przyszłości. No i moi drodzy, to by, było, to by było na tyle, jeśli chodzi o tegoroczny Tour de France. W dniu zakończenia męskiego Tour de France rozpoczął się Tour de France kobiecy. Śledzę go, choć. Nie będę ukrywał nie aż tak uważnie, bo nie da się śledzić wszystkiego. Natomiast przygotuję dla Was jakiś materiał również dotyczący kobiecego, kobiecego tour de France. No bo jestem dużym orędownikiem kolarstwa kobiecego, tak czy inaczej, pierwszy etap wygrany przez lotę kopeki. Fajny, trasa jest ciekawa. Etapy są dość długie, w zasadzie tak samo długie jak etapy męskiego Tour de France. Jest Turmale, jest czasówka, są etapy pagórkowate, plus będą polskie akcenty. Marta Lach już na pierwszym etapie została najbardziej aktywną zawodniczką. Walkę o klasyfikację generalną zapowiada zapowiada Katarzyna niewiadoma. No i moi drodzy, to by było na tyle. Za chwilę właśnie trwa kobiecy Tour de France, za chwilę klasyka San Sebastian, za chwilę Tour de Poloń. I te multikolarskie, multidyscyplinarne kolarskie Mistrzostwa Świata w Glasgow, a potem Fuelta Espania. Dzięki wielkie, kłaniam się Wam nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. cześć.